Witam Państwa serdecznie w programie Bunkier Kulturalny. Mariusz Pogonowski, a moim gościem dzisiaj jest Monika Mulska. Dzień dobry. Monika, my się znamy nie od dzisiaj, ponieważ poznaliśmy się przy okazji pracy nad musicalem Drogi Życia. Czy ty pamiętasz, który to był rok? Chyba to był 2007? 2007 być może. Ja tego tak precyzyjnie nie potrafię umiejscowić. W każdym razie byłaś znakomitą wokalistką, a z pewnością jesteś teraz lepszą, ponieważ skończyłaś szkołę muzyczną, Akademię Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Wokalno-Aktorski, specjalność musical. Potem również w Bydgoszczy byłaś w szkole muzycznej. Tam muzyka w teatrze oraz edukacja artystyczna. Teraz współpracujesz z Teatrem Muzycznym w Łodzi, tam realizujesz trzy role. Sen Nocy Letniej, Hermia, w Nędznikach Eponin i Roxana w Cyrano. Role śpiewane, rzecz jasna, no bo ty jesteś wokalistką chyba głównie, co? Czy też czujesz się jako aktorka dramatyczna? Samo określenie wokalistka to jest chyba za mało dla mnie. Samo śpiewanie dla śpiewania nie jest tym, co mnie określa w pełni. Rozumiem. No ale ja bym, jak gdyby śpiewanie dla mnie, czy takie aktorskie śpiewanie i w ogóle występ wokalny, jak gdyby jest pełnowymiarowy i wydaje mi się, że jest też jak gdyby samoistny, taki nie wymaga akcji scenicznej. Powiedzmy sobie szczerze, wychodzi wokalista, frontman z zespołem, stadion, 20 tysięcy osób, nie potrzeba nic więcej, trochę świateł, oni śpiewają i już, a w teatrze musi być ciemno, musi być cisza, musi być spokój, ludzie muszą na ciebie patrzeć, jeszcze trzeba coś opowiedzieć, ktoś zaśnie, jednak muzyka ma olbrzymią moc. No oczywiście, jak najbardziej z tobą się zgadzam, muzyka ma olbrzymią moc, ale ja się czuję właśnie, może nie wokalistką, ale aktorką musicalową. Dla mnie musi być muzyka, śpiew, teatr, aktorstwo i taniec. Wszystko w jednym. Dużo się uczyłaś tańca w szkole? No całe 4 lata musicalu, jak mieliśmy, to naprawdę sporo tego tańca było. I taniec współczesny, taniec klasyczny, taniec charakterystyczny, step. No, sporo tego było. Jak się odnajdujesz w tańcu? To jest w ogóle dla mnie taniec, tancerze, to jest tak kontuzyjny zawód, żeby tańczyć. I krótki, na pewno. I krótki. Ale jak odnajdujesz się w tańcu? Myślę, że jakbym nie poszła do szkoły muzycznej, w sensie jakby rodzice mnie nie zapisali jako dziecko, to pewnie poszłabym w stronę tańca. Mhm. Zawsze to lubiłam. Czyli jest w tobie ta taka energia na parkiecie. Oj tak. Szanowni Państwo, więc Monika w Płocku robi wiele rzeczy. Między innymi z takich większych rzeczy to chyba trzeba by wymienić Wieczór Chwały. Tak, inicjatywa Wieczór Chwały to jest takie wydarzenie dla młodych, chociaż nie tylko dla młodych. Uwielbienie poprzez taniec właśnie, poprzez śpiew, poprzez teatr. Ale zrzesza się tam sporo osób, to ma coraz większą moc oddziaływania i już jest od wielu lat, prawda? Tak, w tym roku to jest już chyba 11 sezon Wieczoru Chwały. Ja jestem od pierwszego Wieczoru Chwały. Naprawdę? Tak, później miałam delikatną przerwę właśnie na studia i od 3 lat prowadzę chór Bosco Band. Czyli jesteś taką współorganizatorką, można powiedzieć, albo reżyserką tego Wieczoru Chwały? Jaką przypisałabyś sobie funkcję? Jestem jedną z animatorek, z animatorów po prostu, bo jesteśmy podzieleni na grupy i każdy jest odpowiedzialny za swoją Ale treść. Zaprosiłem cię dzisiaj do programu jeszcze z jednego względu, ponieważ chciałem Państwu przedstawić nowego instruktora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Monika prowadzi aktualnie grupę teatralną właśnie POKIS. Powiedz mi, jak odnajdujesz się w tej piwnicy na 3 maja 18? Początkowo byłam troszeczkę przerażona, ale... Co cię przerażało? No ta przestrzeń w ogóle, ale im się dłużej tam przebywa, to jest fajniejsza i chce się tam być po prostu. W ogóle odnajdujesz się w tej pracy teatralnej z dzieciakami? Jak najbardziej. W ogóle odnajduję się też jako pedagog, bo lubię przekazywać to, co dostałam z góry, swój talent i swoją wiedzę. Po prostu lubię się tym dzielić z młodzieżą, w ogóle z ludźmi. Ja przyznam ci się, że od 2000 roku, kiedy wróciłem do Płocka po studiach, cały czas
prowadziłem jakieś zajęcia. I dla mnie jest to niezwykle oczyszczające i ożywcze, że po raz kolejny muszę komuś tłumaczyć, jak grać, jak odczuwać emocje, po co w ogóle zrobić pauzę na scenie. I jak gdyby spalam się w tym, a zarazem też i sam po raz kolejny nazywam pewne procesy sceniczne, co jest dla mnie niezwykle ożywcze jako zawodowego aktora. Tak, to jest bardzo rozwijające właśnie też do tego prowadzącego, bo sama muszę sobie to przetrawić, powiedzieć dosyć prostym językiem, no i naprawdę dużo się uczę, ucząc innych. Słuchaj, ty masz jakieś projekty w zanadrzu, prawda? Zdaje się, że w czerwcu przymierzasz się do realizacji projektu o Mirze Ziemińskiej, tak? Słowo przymierzam to jest bardzo dobre określenie, ale tak, w czerwcu ma powstać projekt właśnie o Mirze Ziemińskiej Sygietyńskiej. No i ja tą Mirą mam być, także... Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Czytałem swego czasu biografię Miry, naprawdę urzekająca. Najbardziej mnie ujęły te fragmenty, kiedy opowiadała, jak był Tuwim, Słoniński, jak oni pisali różne skecze, a ona im pomagała i nawet swego czasu napisałem jakiś scenariusz dla Muzeum Mazowieckiego właśnie o Mirze. Taki opowiadający troszeczkę o jej życiu i przybliżający jej twórczość. No dobrze, słuchaj, a w Pokisie co zamierzasz z młodymi zrobić? No grupa jest dosyć spora, także na razie pracujemy sobie nad fragmentami prozy. I są to teksty Agnieszki Osieckiej, fragmenty felietonów zebrane w taki zbiór pod tytułem Zabawy poufne. I to zamierzasz wystawić jako całość, czy tylko jako warsztat? Mam gdzieś tam pewną koncepcję, ale jej nie zdradzę. Aż tak. Taka jesteś tajemnicza. A sama, czy będziesz zakładała swój zespół? Zespół Moniki Murskiej, gdzie śpiewasz, gdzie robisz estradę, występ, właśnie może musical? Na razie o tym nie myślałam. Nie? Nie masz muzyków? Nie masz jak gdyby zespołu? To znaczy mam kilka grup muzycznych, zespołów, z którymi współpracuję, ale nie jest to jakby... Nie pracujemy na razie nad własnym materiałem, są to covery na razie, więc... No, myślę, że trzeba dojrzeć do tego. Ja jeszcze chyba nie dojrzałam do tego, żeby... Ale wydaje mi się, że nie ma problemu zrobienie ciekawego materiału, dobrego pokazu opartego na coverach. Nie jest niczym ujmującym. Przeciwnie. Są zespoły, które się w tym specjalizują. Nawet zarabiają na tym niezłe pieniądze. No tak. Zobaczymy. Dałeś mi iskierkę. Może coś z tego wyjdzie. No dobrze, ale powiedz mi jeszcze... Współpracujesz z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Czy będzie to tak, że za chwilę już wyjedziesz z Płocka, że nie będzie tu jak gdyby potrzeby, żebyś tu została dłużej, tam będą cię chcieli, podpiszesz kontrakt i znikniesz? Czy będą mnie chcieli na stałe, tego nie wiem, ale właśnie sporo osób mnie o to pyta, dlaczego ty jeszcze w tym Płocku siedzisz w ogóle, co tutaj można robić? Bardzo lubię to miasto i nie chciałabym z niego wyjeżdżać na stałe. Mam tutaj korzenie, mam tu przyjaciół i myślę, że warto tutaj działać i trzewić kulturę i tworzyć coś nowego, nowe projekty dla tej społeczności właśnie. Ja powiem ci, że też kiedy właśnie wróciłem do Płocka, nie wyrobiłem sobie takiej pozycji na studiach, żeby zostać we Wrocławiu. Nikt mnie tam nie chciał, nikt mi nic nie proponował. Miałem jakieś propozycje Koszalin do jakiegoś niewielkiego teatru w Warszawie, gdzie musiałbym wszystko robić i o wszystko sam dbać, budować scenografię, montować i jeździć po całej Polsce. I tak sobie pomyślałem, że ten Płock nie jest niczym złym, że jest pięknym miejscem, gdzie przede wszystkim mam wszystkich przyjaciół, rodzinę, gdzie jest mój dom. I pomyślałem sobie, że nie mam lepszych propozycji, że to jest najlepsze miejsce. No i powiem ci, że nie żałuję, że pracuję, mieszkam i żyję w Płocku, bo jest to wspaniałe miejsce.
Zgadzam się z tobą. Także Monika, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że niebawem zrobimy coś razem, a może dyrektor zaprosi cię do pracy na płockiej scenie. Też być fajnie, może dla dzieci coś zaśpiewała w bajce, jakąś szaloną księżniczkę. Nie powiem, bardzo chętnie. Musimy o tym powiedzieć panu dyrektorowi, Markowi Zygmuntowi Mokrowieckiemu. A tymczasem bardzo ci dziękuję za udział w programie. Państwa zapraszam do Teatru Muzycznego w Łodzi, ale również na Wieczór Chwały, czy właśnie do piwnicy na 3 maja 18, gdzie grupa Moniki między innymi będzie miała z pewnością niebawem swój pokaz. Monika, jeszcze raz bardzo dziękuję, a ja państwa również zapraszam na kolejny program Bunkier Kulturalny.